Witam panowie ludziska w pancernej środzie, już jest to drugi odcinek. Pewnie się zastanawiacie, co robiłem w WoCie przez ten tydzień. Głównie grindowałem T43, udało mi się odblokować T44, no a później musiałem zbierać kasę na T44, więc tym głównie się zajmowałem, czyli jeździłem luwę głównie, jeżeli mam być szczery, żeby odbierać wreszcie te kredyty na niego. Na razie rozgrałem 3 bitwy na T44, ten czołg jest dosyć ciężki, jeżeli nie jest wymaksowany, brakuje mi działa i silnika najlepszego. Na razie tutaj nic ciekawego z tej maszyny nie mam wam pokazania. Ale w tej pancernej środzie postanowiłem, że pokażę wam Lorraine 40 ton, czyli francuski 9-poziomowy średni czołg z magazynkiem. Kiedyś to była bestia i postrach 8-poziomowych maszyn. Później ten czołg został znerfiony i przeniesiony na 9 tier, gdzie teraz jest praktycznie odpowiednikiem AMX-a 50-100 na 9. Jest to dosyć śmieszna maszyna, jest bardzo zwinna i szybka, ale duża jak stodoła i trudno nią chybić. No i nie ma oczywiście żadnego pancerza, więc praktycznie każdy czołg, każdy pocisk w niego wchodzi. Więc wielkość z brakiem pancerza, połączenie nigdy nie najlepsze. A tą bitwę wam chcę pokazać, dlatego że strasznie tutaj failuje, ale mimo to udaje mi się niezły wynik ukręcić, nie wiem jak ja to zrobiłem. W każdym razie widzicie, początek bitwy, 0 damage zadanego, parę pocisków już wystrzeliłem. Zostało mi ile? 674 punkty życia, więc nie najlepiej. Tutaj próbuję popełnić błąd, popełniam błąd, atakując frontalnie, właściwie wymieniając się ogniem z M103. Nie wiem dlaczego to robię, przecież ja nie mam pancerza, ani tym bardziej depresji działa. Lorraine ma fatalne możliwości, jeżeli chodzi o opuszczenie działa. Tutaj błąd popełniam, że próbuję walczyć z M103, który ma całkiem niezłą możliwość opuszczenia działa i niezły pancerz na wieży. Więc tak, gratulacje Mungo za myślenie. Tutaj wreszcie zauważyłem, że jest nowy Tedek niemiecki, przyczajony, więc oddam ostatni pocisk z magazynku w jego stronę i spokojnie sobie przeładuję. Co można powiedzieć o Lorraine, oprócz tego, że jest szybki, wielki i nie ma pancerza? Oczywiście, że ma magazynek, który sprawdza się idealnie w niektórych sytuacjach. Jest to ogólnie według mnie czołg sytuacyjny, który potrafi wyrządzić niesamowitą krzywdę przeciwnikowi, gdy ten zostanie złapany na przykład na środku pola bez osłony. Wtedy wystarczy wypakować w niego cały magazynek i pojechać do innego celu. W tej bitwie jest taki jeden przypadek. Ja niestety w Lorraine gram fatalnie. Jest to jeden z moich najgorszych czołgów, jeżeli chodzi o statystyki zwycięstw. Nie potrafię się nauczyć nim grać. Pewnie dlatego, że to jest chyba jedyny mój czołg z magazynkiem średni. Ale mam nadzieję, że kiedyś wreszcie mi się uda opanować tajniki grania magazynkami, zwłaszcza, że będę miał baczata w końcu w przyszłości. No jak widzicie, tutaj dalej popełniam sam błąd, walczę z nimi, wymieniam się ogniem. Już moje życie spadło do 425 punktów życia, zadałem tylko 961 punktów obrażeń, czyli 3 celne strzały. Niestety, tutaj się pojawił znowu ten Tedek, jeden celny strzał. I znowu się wychylił drugi celny strzał, więc już mam 1591 punktów obrażeń. Trochę lepiej to wygląda. Zostało mi jeszcze 2 pociski w magazynku, więc tutaj będę szukał okazji, żeby je wykorzystać w miarę dobrze. Chyba tutaj upatrzyłem sobie tego SU-122, ale już zniknął z pola walki, został zdmuchnięty przez KW-5. Widzę, że tamta flanka nieźle dostaje po tyłku. Jest 2 do 6, czyli sytuacja nie wygląda zbyt różowo dla naszej drużyny. Duża szansa była na to, że przegramy, ale oglądajcie dalej, żeby się dowiedzieć, co się stało. Tak, wielkie emocje, jak widzicie. M103 tam dalej szaleje, nie mogę go ugryźć, mimo to widzę, że już moja tutaj głupota bierze górę nad rozsądkiem, będę dalej próbował go atakować. Ja nie wiem czasami, jak oglądam moje powtórki, to widzę dużo błędów, które popełniam, więc chyba polecam oglądanie swoich powtórek i analizowanie tego, co się robi. Do różnych ciekawych wniosków można dojść, których się nie zauważa, jak się samemu gra. Człowiek wtedy ma tak zwane widzenie tunelowe. No, jednak nie zaatakowałem tego M103, wow. Postanowiłem zaatakować wreszcie ISO 8 i tą V-kę. ISO 8 jest na jeden strzał dla mnie. Oczywiście tutaj nie będę miał depresji działa, a nie chcę wychylać całego swojego kadłuba, zjeżdżając na dół, więc postanowiłem wziąć większy, szerszy kąt. I tutaj zauważyłem, że stoi Tedek. Spakuję w niego 2 ostatnie pociski i się wycofam. Bezpieczny domek, aby przeładować magazynek. Więc tutaj znowu cierpliwość. Cierpliwością musimy się wykazać. Mamy 1973
punkty obrażeń zadane przeciwnikowi, 7 celnych strzałów, a właściwie penetracyjnych. No i zostało nam 425 punktów życia. Jest 6 do 6, czyli sytuacja wróciła w miarę do remisu. Są równe szanse. Chociaż ta fałka i z ósmej praktycznie już ledwo zipią, na oparach jadą. A no jeszcze w dodatku na plecach mają Lorraine, który zaraz będzie naładowany i właśnie po nich jedzie. Tam też Tortoise się pokazał. Teraz będę próbował Issa ustrzelić. Mierzę do niego. Nie miałem trochę szczęścia, że nie zginąłem. Pierwszy pocisk niestety się odbił, bo źle był wycelowany przeze mnie. I teraz tylko Tortoise zaatakuję, który ma już przerąbane. Zgąskuję go, żeby mi nie uciekł, i wypakuję cały magazynek. To jest właśnie przykład sytuacji, w której Lorraine błyszczy. Jeżeli uda się nam złapać przeciwnika w otwartej przestrzeni, to nie ma szans. Tutaj już się schowałem za skałką, żeby nie dostać od TDK wrogiego. I czekam spokojnie, aż znowu mi się magazynek przeładuje. Tam na dole czeka fałeczka, która jest jednostrzałowa. Zaraz zobaczymy, co wykombinuje. Tam Tiger jest, na którego też łypię. Wygłodniałem okiem i chyba właśnie po niego pojadę, bo fałka zginęła. Już mi się magazynek przeładował, więc postanowiłem, że teraz zaatakuję Tigera. Jest to dosyć ryzykowny Tiger, oczywiście nie będzie miał problemów z penetracją u mnie, tutaj najmniejszych. A ja do niego jadę przodem, na szczęście facet spudłował. Tu miałem dużo więcej szczęścia niż rozumu. I go leży. I tam właśnie, to jest sytuacja, o której mówiłem. Pojawił się Is trzeci, zobaczcie, jest na środku mapy. Kompletnie nie ma żadnej osłony. Ja mam jeszcze 5 pocisków, teraz 4 w magazynku. I wszystkie w niego wyładuję. Zobaczcie, jak jego życie spada. Jeszcze 2 pociski, koleś ma 400 życia, 200 życia i ostatni pocisk będzie ostatecznym ciosem. Ok, więc w tym momencie mamy już 17 celnych i penetracyjnych strzałów, 4611 punktów obrażeń i 4 fragi, więc już bitwa z fatalnej zrobiła się w bitwę całkiem w porządku, mimo fatalnej ilości błędów, których popełniłem. Tutaj znowu czekam, aż mi się magazynek przeładuje. Właściwie to wygląda, jakby się gra zatrzymała, zawiesiła. Ale niestety w magazynkach musimy się liczyć z tym, że trzeba czekać na przeładowanie oczywiście. Teraz będę tutaj porządliwie patrzył się w stronę jak pantery, która wygląda na taką, którą bym mógł strzelić jednym albo dwoma strzałami. Boję się, że mnie wyspotują. Niestety nie mam jeszcze żarówki na tym czołgu. Wiem, jest to dosyć ciężkie do pojęcia, zwłaszcza, że to jest dziewięcio? Chryste, nie umiem mówić. Paweł, ja z 9 tieru. więc tak. Po prostu odkupiłem Lorraine'a po dłuższej przerwie odgrania Francuzami i chyba całą załogę zwolniłem, bo nie miałem miejsca w barakach, niestety. Jeżeli miałbym tutaj polecić jakieś skille do Lorraine, to zdecydowanie camo by się przydało, tak mi się wydaje. I na pewno Brothers in Arms i naprawy w takiej kolejności. Ok, STI, mam nadzieję, że mi wyświeci jak panterę albo SU. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy. No dawaj, STI, wyświeć coś. Ja czekam. Gotowy do dania strzału. O, pojawiła się jak pantera, jednak ma 850 życia, full HP. Wow. Mierzę w nią i odbiłem oczywiście. Jak pech to pech. Tutaj drugi strzał spróbowany był. A te losowe generowane liczby. I wreszcie za 6 punktów obrażeń go ustrzeliłem. Czyli 5 fragów, 4617 obrażeń zadanych. I tutaj postanowiłem, że spróbuję Top Gunna zdobyć. I poszedłem, jadąc wprost pod RHM-a. Niestety i postradałem życie. Sam koniec bitwy. A i tak, gdybym tego błędu nie popełnił, być może byłby i Top Gun. A teraz możemy poobserwować bitwę z perspektywy innych graczy. No jest oczywiście już wygrana. No jest będą zaraz otoczeni przeciwnicy nasi przez masę czołgów, które będą się zbliżały z każdej strony, oczywiście. Tutaj ta kometa, nie wiem co robi. Chyba nie ma silnika jeszcze. Albo to jest nowy gracz. Jechał, nie mierzy w niego i... Okej, można i też w ten sposób grać. Co my tutaj mamy? Masz przerąbany, panucku. Masz przerąbany, chyba zostaniesz zramowany. O tak,
Zostało tylko Su-152, które zaraz też powinniśmy dorwać. O, tak też. Więc tak, bitwa całkiem udana, jak na ilość failów, które tutaj zaliczyłem. Jak widzicie, tutaj macie te statystyki końcowe. Skończyłem pierwszy, jest! No więc tak, całkiem nieźle. 41 tysięcy srebra do banku. A to jest druga bitwa, którą chcę wam pokazać. Tym razem w Indian Pancerze. Jest to prochorowka, bitwa spotkaniowa. Tutaj jest całkiem fajne miejsce, które chcę wam pokazać. Oprócz tego, że chcę wam opowiedzieć trochę o samym Indianie. Jest to 8 niemiecka 7 czołg, która prowadzi do Leoparda. To jest kolejny czołg, który chcę zdobyć, 10 poziomu. Jest nie za szybki, całkiem niezły pancerz ma, chociaż tak naprawdę wszystko przechodzi przez niego. Na papierze ma niezły, ale świetną depresję działa ma, więc tutaj trzeba to wykorzystywać. Całkiem niezły działo, z niezłą penetracją, niezłą celnością, niestety wolno dosyć skupia. Więc jest to raczej czołg snajperski, do którego jako taką mobilność, trzeba wykorzystywać, aby się znaleźć na flance przeciwnika i najlepiej atakować z daleka. W razie ja tak tym czołgiem staram się grać. Jest to bitwa spotkaniowa na tym trybie najczęściej, zwłaszcza na tej mapie. Wszyscy się ładują na kapa, więc tutaj warto na górkę wyjeżdżać. Zresztą nawet na nietrybie spotkaniowym też tam polecam jeździć, zwłaszcza medami. Tutaj troszeczkę sfailowałem i pojechałem najgorszą drogą możliwą, gdzie jest najbardziej wyboiście i najwolniej jadę. Nie wiem. Oj, bungo bungo. W każdym razie, tak nie oberwę od nikogo, a te spowolnienie nie okazało się być jakoś specjalnie znaczące. Teraz będę wyjeżdżał na górkę i będę starał się korzystać z mojej depresji działa. Jak głupio to brzmi, depresja działa. Może przestanę tak mówić. Może powinien mówić obniżenia działa. Będę korzystał z mojego obniżenia działa, aby strzelać z flanki właśnie do wszystkich ciężkich czołgów, które będą próbowały zakapować bazę bardzo szybko. Ogólnie te bitwy spotkaniowe na tej mapie zawsze śmiesznie się kończą, często bardzo szybko. No i proszę, już mamy trzy, właściwie to dwa cele. Jest to IS, do którego postanowiłem strzelić najpierw. Niestety się odbiłem. Pewnie trafiłem w pancerz warstwowy i pocisk nie przeszedł, albo trafiłem go u gąsienicy, nie jestem pewien. I tutaj szukam kolejnego celu. Pojawił się IS 6. IS 6 ma strasznie śmieszny pancerz. Często się odbijałem od niego pociski, jeżeli nie są wycelowane dosyć dokładnie. Na szczęście tutaj dwa razy udało mi się go przebić. Jak widzicie, korzystam tutaj z mojego obniżania działa, wystawiam tylko moją wieżę, którą oczywiście dużo trudniej trafić z odległości 250 metrów. I staram się być w miarę mobilny. Tutaj się połasiłem na KW-5, który miał 5 HP i przyjąłem strzał w bok. I trzeci nas atakuje. Ale chyba nie postanowił zjechać jeszcze i ma szczęście, bo tego pożałował. 240 punktów wydarzeń do IS-a 6, który pokazuje cały czas Bognam. Bardzo dobrze. No i gość chyba nie jest zachwycony swoją pozycją. Tutaj miał dużo szczęścia, że go nie trafiłem jeszcze raz. Tutaj się pojawił KW-1S, o którego zbiłem jakimś cudem. Widzę, że tutaj w tej bitwie dużo failów, tym razem z celowaniem u mnie. I trafanie w twarde miejsce pancerza, albo w gąsienicę będzie. Zwłada dwóch, znowu przeciwnik kapuje, zobaczcie jaką ilością czołgów. No, może nie wszyscy stają na kapie, ale dosyć szybko to schodzi. Sytuacja nie jest tak naprawdę wesoła. Co prawda wygrywamy 4-2-2. Mam problem z tym polskim językiem. Tutaj się pojawił IS nagle, który chciał mnie zjeść, ale miał 3 punkty życia, więc go po prostu zabiłem. 942 punkty obrażeń. Ogólnie tym czołgiem moim zdaniem jest dosyć ciężko wykręcić dobry wynik, czasem się to udaje. Nie udało mi się nic ciekawego wykręcić na nim od czasu mojego powrotu do gry. A jestem już w połowie drogi do Leoparda, prototypa. No i tutaj szukam dalej strzału na tych, co kapują. Nawet się martwiłem, że zaraz będę musiał tam wjechać na kółko, żeby zatrzymać kapowanie. No, pojawił się IS trzeci, który stoi bokiem. I też tu jest bug w replayu. Ja go widzę, ale niestety nie trafiłem go. Co prawda nasza drużyna już okrążyła wszystkich tutaj z dwóch stron, więc oni i tak mają przerąbane. Jak Pinokio w krainie korników, chciałem powiedzieć hobbitów, to nie miałoby sensu. Chyba teraz trafiłem w Isa, który był niewidoczny. O, tak. Nic nie żyje.
To jest dwa cele, strzelam w ISA trzeciego boku. Najlepiej mi to wychodzi. Chyba najlepsze miejsce wybieram strzału. Kawał 1S jest bardziej pewnym strzałem, z niego wydałem. Zawsze jakiś damage wpadnie. No i co, na kapie został chyba tylko jeden czołg. Tutaj na wzgórzu jeszcze jest IS trzeci. Więc to jest w miarę sytuacja opanowana. Tam jeszcze jest statek amerykański. O właśnie, którego teraz dopiero zauważyłem. Już do niego mierzę i próbowałem się cofnąć, oczywiście za późno to zrobiłem. No i przyjąłem pocisk jeden, ale już po nim i tak czy siak, więc nie pożył sobie długo. Jeszcze ten na sam koniec przed śmiercią zdążył mi wpakować kulkę. No i takie życie. No i cóż, mamy 2083 punktu obrażeń, bitwa jest już wygrana. Więc może tutaj nic niezwykłego. Ale tak, zdecydowanie polecam tą lokację. To miejsce na mapie, zwłaszcza na tym trybie. Dużo strzałów praktycznie darmowych, jeżeli drużyna oczywiście nie jest chórzy, nie siedzi za nami. I Indian Panzer całkiem przyjemnym czołgiem jest. Chociaż na pewno nie należy do moich ulubionych ósemek średnich. No i ta, bitwa wygrana. I tutaj macie raport drużynowy. 2803 punktów obrażeń. I 25 tysięcy kredytów. I 4476 punktów doświadczenia. A to, ludziska, jest ostatnia już bitwa na dziś. Tym razem z E50M. Wiem, ostatnio było E50M, ale musicie mi wybaczyć. Jest to mój ulubiony czołg, który mówię, że mam grać. Jak widzicie, mamy bardzo małe szanse na zwycięstwo. 41%. Dosyć dużo dobrych przeciwników. Zwłaszcza Obiekt 268, który jest bardzo dobrym graczem. I M103, który również jest bardzo dobrym graczem. Dużo, dużo lepszym ode mnie. No ale nic, damy tutaj najwięcej z siebie, ile możemy. Już nawet załadowałem złoto z wrażenia. Często to robię na E50M. Wiem, że to jest takie tanie, ale... Skąd po coś są te pociski premium. Więc sobie tutaj na sidescrapie czekam, aż mi coś, mam nadzieję, pojawi się na celowniku. Pojawił się to 54, już 406 punktów obrażeń zadaliśmy. Więc pięknie. I zobaczcie, nagle znikąd pojawił się za naszymi plecami Leopard. O, tam jest. I jedzie po naszą artę. Nie wiem, skąd on tam się wziął, nie wiem, jak on to zrobił, że nikt go nie zauważył. W każdym razie ja z wrażeniem zacząłem go ścigać, co nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza, że wiem, że za mną jest teraz już T-62A, więc tutaj po wyspotowaniu go od razu się cofnę. Na szczęście do mnie nie mierzy. Tutaj mu przywaliłem za 423 punkty obrażeń. Postanowiłem jego zaatakować. Tylko nie najlepszy pomysł miał z tutaj przyjeżdżaniem. Tam T-54 po naszej lewej stronie jeszcze jest, żeby... Ma strzał na naszą flankę, na szczęście udało mi się schować za budynkiem i teraz wykończymy już T-62A. Miałem tutaj dużo szczęścia, dużo pocisków się ode mnie odbiło. No i cóż, mamy 5 cennych strzałów, 1500 obrażeń zadaliśmy w sumie. T-54 teraz jest kolejnym celem. Właśnie przywaliłem z Golda w element otoczenia. Ma to jak wyrzucenie kredytów w błoto. I tak. No i jakimś cudem go trafiłem, mimo że mój czołg się huśtał jak huśtawka. Ale tutaj szczęście zadziałało raczej niż skill. I dobranoc, panie T-54. I siódmy się pojawił, który ewidentnie ma tutaj chrapkę na naszego Leoparda, z którym jestem w plutonie. A, dobra, jednak nie. I tam jest obiekt, czyli to jest chyba ten dobry gracz, o ile dobrze pamiętam. Tutaj mu przywaliłem za 379, próbuję zjechać z jego linii strzału, na szczęście mi się udało. Jest 3-2. Sytuacja całkiem nieźle wygląda. Ten jest siódmy i najlepiej sobie radzi w tym momencie. Nie wiem, dlaczego on wyjeżdża bokiem do części, na przykład do mnie, do Lorraine. Chyba nie najlepiej przemyślał swoje działania. No tutaj czekam na niego. Jestem świadom, że tam jest jeden obiekt przynajmniej. Obiekt 268, tam się pojawił kolejny. Obiekt 704. Gdzieś tu Lorraine krążyło, więc całkiem dużo czołgów mam naprzeciw siebie, które dodatku wszystkie są niewyspotowane, więc tutaj nie możemy szarżować za bardzo. No to by się skończyło źle. O, jest obiekt. O wilku mowa, że spróbowałem. Nasz Lorraine już niestety gryzie kwiatki od spodu. I tutaj postanowiłem zaatakować, co pewnie... Właśnie, rozmyśliłem się dosyć szybko. Tak. Rozum przyszedł mi do głowy, jakby to powiedzieć. I znowu na zasadzie skrapie. Właśnie to jest piękne w E50M, że może on czasami odbić pociski. Się pojawił obiekt,
Strzeliłem mu w wizjer, niestety za daleko wyjechałem i przyjąłem bardzo porządną bułę, taką solidną bułę, która mi zabrała większość życia. No ale trudno. Więc jesteśmy teraz naprzeciw dwóm obiektom i jeżeli mam być szczery, jeżeli bym miał tą bitwę zagrać jeszcze raz, to na pewno bym tutaj nie został, bo... wymieniałem się ogniem z dwoma TDK-ami, które mają bardzo wysoką alfę. Jeżeli chodzi o damage, to nie jest nigdy dobry pomysł, ja niestety to robię. Jak mówiłem, człowiek czasami się zastanawia, jak wygląda replay, dlaczego takie rzeczy, a nie inny robi. No i nic, chciałem już uciekać, widziałem, że tam się drzewko przechyla, łamie, więc stwierdziłem, że dobra. Sprzedam jeszcze jeden strzał, tutaj sidescrap tym razem zadziałał. Kolejne 400 damage'a na moim koncie, już mam 3839. I tutaj miałem ciężko w gaciach przez chwilę. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to się będą ci dodziały. Zaatakował nas obiekt, który odbił od mojego boku jakimś cudem. Chyba w wieżę trafił pod jakimś dziwnym kątem. No i teraz jest mój właściwie. Tam próbuję okrążyć tamtego obiekta również. Muszę wam powiedzieć, że to było niesamowicie emocjonujące, jak grałem. I tutaj liczyłem na to, że uda mi się jeszcze tego obiekta załatwić. Nie zwróciłem uwagi na Isa 7, który mnie tak już mocno. No i 4982 punkty obrażeń. To naprawdę dałem z siebie wszystko, byłem spocony po tej bitwie. No ale niestety, niestety zginąłem. Jest 8 do 10. I gdybym tam nie dał ciała, gdybym może zwrócił uwagę na tego Isa 7 i trochę inaczej pojechał, byłaby szansa, żeby wygrać. Jest obiekt 704, ten list czwarty jest bardzo zrozumiały, więc pewnie zaraz go ściągnie bez większych problemów. O właśnie, już po nim. No i cóż, zostało MX5120, list 7, obiekt 268 i obiekt 704. Z czego obiekt 268 i list 7 jadą już pewnie na naszego kapa, dokładnie. I będą go kapować. Będą kapować naszego kapa. Oho, cudowne słownictwo. No i ta bitwa jest przegrana właściwie, bo nasza drużyna jest uwięziona w mieście w tym momencie. Więc tak, żeby nie było, że wysyłam tylko bitwy, które wygrywam, proszę, oto bitwa, którą przegrałem. Ale i tak całkiem była pełna tutaj emocji, zwłaszcza jak się w nią grało. To było coś niezłego. Ten obiekt 704 właśnie padnie. Wiesz, te 57 zniszczył AMX-a 50-120 i został tylko IS-7 i obiekt na kapie, którzy są. 13 sekund pozostało na wrócenie, jest, oczywiście to jest za mało. Nawet nie ma o czym mówić. Ale bitwa, która miała niskie szanse na powodzenie, prawie się zakończyła naszą wygraną. Więc tja, to takie słowne zakończenie. Nigdy się nie poddawajcie, bo nie wiadomo ile damage'a wyciągniecie. Mam nadzieję, że wam podobał się ten odcinek Pancernej Środy, drugi już, i do usłyszenia na następną środę w World of Tanks, ludzisko.